tragic and faint. Beware the night, child of light. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, drugim odcinku z gry Child of Light. Zdobyliśmy umiejętność latania, jak widzicie. Tutaj rozpoczęliśmy trzeci rozdział. Będziemy mogli teraz pozbierać wszystkie te przedmioty, które zostawiliśmy po drodze. Tego się widzę nie da tutaj ustawić. A my zaatakujemy piersi. O kurde. O kurde. Minus 3 punkty obrażeń. Aha, w ten sposób to jest liczone. O kurde, 10 punktów. Patrzcie, przegram. Jeden jest minus mały. Nie mamy możliwości sprawdzenia, ile przeciwnik ma życia. Tutaj muszę sobie jednak to zmienić na trójkę. Dobra, przydałoby się życie odzyskać. Mamy tylko 12 punktów. Czy my tutaj tak, graliśmy tu. Nie wiem, czy my te potwory się nam odnowiły. Bez sensu. Kolejny kamień. O kurde, co to za klaunik? Przepraszam. Little lady, have you seen bright balloons nearby? Mamy pomocnika, dołącza się do nas. Zwróć uwagę, że na cały czas mamy mało życia. Muszę znaleźć jakieś kapliczki lecznicze. Widzicie, tak mi się wydaje, że chyba w tą grę grałem, ale nie mogę sobie przypomnieć. Trzy.
zaatakujemy tego typa. A kogo by to zaatakować? Może tego... A cast time short. Cast time medium. Heal. Dobra. Chyba 45 punktów życia. Pajączek nas atakuje. Przeciwnicy coraz bardziej wymagający. Powinniśmy sobie jakoś poradzić. Dobra. Zwycięstwo. Zdobywamy nowe poziomy. 7 punktów życia, 1 punkt many, siła 2, magia 2. O, nieźle. Podobno można zagrać na New Game Plus. To też jest dosyć ciekawe. Przyniosłem. Inwentory, co my mamy? To to jest. Permanently increase HP by 5. Dobra, bierzemy to oczywiście, tylko jak to użyć? Spacja use. A, permanent increase HP. Tu też weźmiemy. Tu mamy jeszcze. Permanent increase magic. Plus 3. Super. Zwróć uwagę, że możemy... Aha, ja się tu obijam o kolce. Fragment. Super, weźmy dwa przedmioty, dosyć ciekawe. Tu taki jakiś mały sekret, dobra. 57 punktów życia mamy. Powiem, że przeciwnicy się nam odrodzili. Trochę to bez sensu jest. Dobra, tutaj skończyłem. Wlećmy dalej na południe. Na zachód. Tonik. Do leczenia. Spoko. Jeszcze mam jakieś super latanie, z tego co widzę. Zamknięte tu jest, okej.
Bardzo przyjemna gierka, naprawdę. No i pajączek. O kurde. Dwadzieścia jeden. Może ulepszę naszą przyjaciółkę. Czternaście, może więcej by tutaj zadał obrażeń czar. Na przykład ten. Czternaście, a teraz? 38. No jest różnica jednak, widać. My tutaj... Ajajajajaj. A, tu byłem, dobra. Mamy teraz możliwość latania, więc można tu wszystko pozbierać. To się wracamy, jak widzicie. Tu żeśmy zaczynali grę chyba. Tylko 8, ale ten czar zadał dużo obrażeń. A, zapomniałem o tym, że mamy nowe skille. Mamy nowe skille, to nawet chyba nie jeden, a 3 właśnie. Increase damage. To słabe. Siła 2. Kolejny czar. Instant. To jest chyba taki stały, nie? A nie, to są stałe umiejętności, a to są czary.
Aha, mamy tutaj drugą postać jeszcze. O, widzicie? O kurde, 8 punktów. To już jest. Dwa siły. Dobra. Czy my możemy tutaj coś założyć? Tylko okuli chyba może nie. Add water damage to melee attacks. Water is strong on fire, weak on lightning. Założmy mu to. Nie mamy żadnego pancerza chyba. Chociaż nie, moment. Increase earth damage, resistance by 8. Max HP 4. Dobra. Co my tu możemy? Mix okuli together to craft stronger okuli. Aha. Dobra, ale to na razie tego nie będziemy montować, bo i tak chyba nie mamy... Dobra, mamy 68 punktów życia. Czekajcie, tutaj jeszcze podlecimy do góry. Itemy padają, dobra. O proszę. Mamy w sumie 3 teraz. Zaraz zobaczymy, czy to się da skraftować. Fajne, fajne. Spróbujemy je tutaj... tu mamy... An increased attack power by 8%. Fajnie. Kurde, fajna gierka wam powiem. Powalczymy trochę. Wytrzymały. Jedyny minus tej gry to jest taki, że nie ma... Nie mamy informacji o punktach życia przeciwnika. To jest według mnie dosyć duży minus. To mamy kolejną miejscówkę do zaglądnięcia. Zamknięte, dobra. Nic z tego.
znowu. O kurde. Wiecie co, przydałoby się czymś mocniejszym, można zaatakować. Unik, ale jaja. Cztery punkty życia mam aż. Tak, co, ale wytrzymamy ten przeciwnik, ale sporo doświadczenia zdobywamy i kolejny poziom. Aha, dobra, to już jesteśmy przy tym drzewie, to wiem. Tak jak mówiłem, wracamy się. Kolejny sekret się udało nam otworzyć. Nasze zwycięstwo. Increase defense, dobra. Mamy 31. A tu mamy tego defensa ile? 47, a. Nabierzmy dla niej. Siła 17. Też 17, dobra. Help Rubilla join her brother. Dobra. Mapki dalej nie mamy. The air is soft. Okej, czyli to wracamy. Do początku rozgrywki.
kurde. Trzech przeciwników. Odporność. Co? Jest tu jakieś przejście? Chyba zobaczymy. Czekajcie, mamy tyle tych kamieni. Może to się pokraftujemy. Oczywiście można by coś pościągać, na przykład to. Skraftujemy sobie to. No i teraz my założymy. Dobra, a babeczce damy tutaj jeszcze... Inkis Earth Damage Resistant HP 8 max HP, dobra. Dwa razy mocniejsze. Uda. Powiem wam, że trochę za dużo tej walki jest. Szczerze powiedziawszy. O, to rzeczywiście punktu życia. Critical. Skillsy. Dobra, dodging. 1%. Zaczynałem grę, dobra.
to w dalszym ciągu żeśmy nie przeszli tego trzeciego poziomu. Poziom. Dobra. Dotarliśmy w końcu chyba. Step out the way. Or I will turn you over. Oh shit. Mamy jakieś tutaj te? Magic Defense. A jak się cofa? Nie mogę cofnąć? Ej no. Dobra, jest, da się. Atakujemy. Musimy te psy zatłuc. W kolejności. Dobra, atakujemy tego skurczybyka teraz. Może światłem. Tylko 15. O kurde, 18 mi zadał obrażeń. ...37, dobra, będziemy atakować go fizycznymi atakami. Oh shit. Skuba nieco wytrzymało. Chyba już pada. Chyba padł. 3100 punktów. Wow. Super, udało się pokonać bossa. The Tree of the Horns.
czyli rozpoczynamy chyba czwarty rozdział. Map of Lemuria jest dostępna. Okej, okay, czyli to jest cały świat, tak? Altar. Old Monastery, czyli tutaj żeśmy grali. Plains of Rambard, Cliffs of Erin, Flooded Lands, Cymbal Sea. Stardust 5 na 10, Coffers 24 na 70. Mapa nie taka duża, lokacji też nie za wiele. The Altar of Mindholz. Moi drodzy, kończymy w tym momencie ten odcinek. Dzięki za wspólną grę, mam nadzieję, że film się wam podobał i że dotrwaliście do końca. Łapka w górę, subek, będzie mile widziane. Trzymajcie się.